W tym tygodniu wspominamy świętego Franciszka z Asyżu na początku października, dokładnie 4 października. Święty Franciszek mawiał, posiłkując się słowami z Biblii, że słowo skrócone uczynił Pan na ziemi, a więc głębokie, konkretne, rzeczowe, krótkie. I właśnie tak Pan Bóg często od nas działa, że mówi do nas krótko, a mocno, dosadnie. Chciałbym, aby ta kontynuacja serii była właśnie taka. Zapraszam Was do kolejnego, 19 po dłuższej przerwie, odcinka Słowa Skróconego. Widzimy się po czołówce. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami podzielić się fragmentem, który był w liturgii w ubiegły czwartek. Początek księgi proroka Aggeusza. Posłuchajmy. Pierwszego dnia 6 miesiąca 2 roku panowania króla Dariusza przybyło poprzez proroka Aggeusza słowo od Pana. Ono rzekło: przekaż Zorobabelowi, synowi Shealtiela z plemienia Judy, oraz wielkiemu kapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, takie słowa. Te są słowa Pana Wszechwładcy. On mówi: ten lud ciągle powtarza, jeszcze nie nadszedł właściwy czas na dokończenie budowy domu Pana. Przybyło jednak poprzez proroka Aggeusza słowo od Pana. Ono pyta: a czy to właściwy jest dla was czas mieszkać sobie w domach ozdobionych drogimi wykładzinami, gdy tymczasem ten dom świeci pustką? A zatem tak mówi Pan Wszechwładca. Zastanówcie się w swoich sercach nad tym, jak się wam wiedzie. Dużo siejecie, a zbieracie niewiele. Niby jedliście, a nie jesteście syci. Napiliście się, a pragnienia nie ugasiliście. Opatuliliście się, a ciepła nie czujecie. Odkładacie sobie zarobki, a jakbyście je zawiązywali w dziurawym worku. Dlatego Pan Wszechwładca tak wam mówi: skupcie się w waszych sercach nad tym, jak się wam wiedzie. Idźcie w góry i natnijcie drzewa. Skończcie budowę tego domu, abym mógł go sobie upodobać i przyjmować w nim chwalebne uwielbienia, mówi Pan. Moi drodzy, wspomniałem o świętym Franciszku na początku. Rzeczywiście w tym tygodniu wspominamy jego życie, a tak naprawdę jego chwalebną śmierć. 3 października w klasztorach franciszkańskich jest specjalne nabożeństwo, które upamiętnia jego śmierć, a 4 odpusty, odpust franciszkański, wspomnienie liturgiczne tego świętego. Święty Franciszek, może wielu z was zna jego historię i jego modlitwę spod krzyża San Damiano, gdzie Chrystus właśnie z tego krzyża przemówił do niego: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół. I w dziejach historii świata, w dziejach historii kościoła na świecie zdarzają się takie, powiedzmy, odbudowy. Gdybym miał tak wskazać takie konkretne, solidne odbudowy, to na pewno bym powiedział, że takimi odbudowami kościoła były sobory. Sobory, gdzie spotykali się biskupi, kardynałowie i debatowali nad przyszłością kościoła i wspólnie modlili się do Ducha Świętego o światło, jak poprowadzić kościół. Ostatnio wraz z ekipą ewangelizacyjną byliśmy na misjach świętych w Gorzowie i ten właśnie fragment, który przeczytałem wam, był rozważany w czasie liturgii jednego z dni misyjnych, w czasie mszy świętej. Jedna z osób z ekipy powiedziała wtedy, Madzia, że ma takie silne przekonanie, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, na tych misjach, do tego, aby odbudować świątynię. Odbudować tę duchową świątynię, tę parafialną, ale też znajdującą się w ludzkich sercach. I tak naprawdę można mówić o odbudowie świątyni w różny sposób.
Święty Franciszek wziął odbudowę świątyni bardzo dosłownie. Po prostu odrestaurował zrujnowany kościółek. Oczywiście pojawienie się zakonu i to, co zakon wniósł w kościół, jest swego rodzaju odbudową kościoła. Wiele było wtedy też sekt i to, co robił święty Franciszek dla kościoła, formacje braci i tak dalej, to wszystko wpłynęło na odbudowę też duchową. Czy też prowadzenie współcześnie misji, rekolekcji, różnych spotkań ma też budować w nas ducha, ma odbudowywać w nas te duchowe człowieczeństwo. Można też mówić o takiej odnowie osobistej, kiedy zawsze, kiedy wyjeżdżasz na jakieś rekolekcje, wyciszenie czy jakiś post, podejmujesz różne sprawy w swoim życiu, dbasz o swój duchowy rozwój, odbudowę swojego ducha. Prosisz Ducha Świętego, aby twój duch był odnowiony. W kontekście tych przykładów, tego fragmentu czy wspomnienia liturgicznego świętego Franciszka, które jest w tym tygodniu, chciałbym, moi drodzy, zachęcić was i zadać wam pytanie, jak zwykle w słowie skróconym zadaję pytanie. Wracamy do tych pytań. Jak ty dbasz o swojego ducha? Jak dbasz o swoją duszę? Jak dbasz o swojego ducha? Czy wystarczy ci niedzielna Eucharystia? Czy może chcesz czegoś więcej? Jak odbudowujesz w świątynię swoją, własnego ciała? Dla mnie odbudowa świątyni ciała, odbudowa mojej duszy następuje zawsze, kiedy otwieram Słowo Boże, siadam do modlitwy i skupiam swoje myśli na Jezusie, na Bogu. To jest dla mnie restauracja mojej duszy. Nie wiem, jak jest u was, chciałbym was o to zapytać, ale zadajcie sobie w takim rachunku sumienia to pytanie, te pytanie. Czy rzeczywiście znajduję czas, sposobność, okoliczności na to, żeby zadbać o swoją duszę? I czy może pytasz Boga, jak odrestaurowywać swoją duszę? Wierzę w to mocno, że Bóg wam powie, skoro zadacie mu pytanie, to on będzie wam odpowiadał. My jesteśmy już po misjach w Gorzowie i śmiem twierdzić, że rzeczywiście wiele świątyń, tych świątyń ludzkich, tych dusz zostało odbudowanych. Świadczą o tym liczne świadectwa, które czytaliśmy też w ekipie. Takie świadectwa, które mówią o powrocie do Boga, o zawiązywaniu nowej relacji z Panem Bogiem, o uzdrowieniach duchowych czy cielesnych, fizycznych. Jeżeli masz może jakieś świadectwo, jak Pan Bóg zadziałał w tobie, jak odbudował cię, to możesz napisać w komentarzu albo podzielić się gdzieś na forum, albo zadzwonić do kogoś nawet, to by było chyba nawet najlepsze, i powiedzieć: słuchaj, Pan Bóg uczynił takie i takie rzeczy dla mnie, tak mnie odbudował, czuję się podniesiony czy podniesiona na duchu, a sprawiło to, taka czy inna sytuacja sprawiła to, że teraz czuję się lepiej. Niech Bóg wam błogosławi. Życzę dobrego przeżywania tego tygodnia i tych uroczystości. A zobaczcie, że w kalendarzu liturgicznym mamy Boże Szaleństwo. Jest tylu wielu świętych. Faustyna, Franciszek, Teresa, aniołowie. Dobrego czasu z Panem Bogiem. Trzymajcie się Słowa Bożego. Amen.